Słuchajcie, moim kandydatem jest Patryk Jaki. Patryk O, Jaki. bardzo dobrze zapowiadający się młody polityk. Wspaniale. Znaczy, On on jest jest nawet wiecznie młody, wymarzonym. forever young, bym powiedział. Tak. No ale pozwolił sobie naprawdę na zwrócenie mojej uwagi, ponieważ oznajmił, jakie są wartości europejskie. Jego zdaniem, takie wyciągnął wnioski, zaraz wam powiem z czego, i powiedział tak: podwójne standardy, rasizm, cenzura, to nie są wartości europejskie, to jest komunizm, który wy wyznajecie. I o czym on mówi? Bo tak naprawdę on mówi o wartościach europejskich i chodzi dokładnie o raport o praworządności, który przegłosowano w parlamencie dzisiaj europejskim. I Patryk Jaki bije na alarm i pisze na Twitterze tak. Parlament Europejski głosami polskiej opozycji przegłosował właśnie roczny raport z wezwaniem kolejnych sankcji na Polskę. Nasi obywatele rzekomo nie wyznają, tutaj cudzysłów, właściwych wartości. Jakich? Polecam, napisał Jaki na Twitterze i w nagraniu dołączonym do wpisu wymienił 5 wartości, które jego zdaniem... którym jego zdaniem kieruje się Europarlament. Uwaga, wartość numer 1, podwójne standardy. Otóż Polskę chcecie karać sankcjami, bo ma rzekomo upolityczniony sposób wyboru sędziów. Tymczasem w Polsce wybiera się sędziów tak samo jak w Hiszpanii czy w Niemczech, ale tam można, tu nie. Tyle razy o tym rozmawialiśmy, że chyba nie warto tego komentować, Marcinie. Wartość druga, rasizm. Uwaga. Otóż ten sposób postępowania, tłumaczycie, można zobaczyć nawet w tej rezolucji, słynną opinią Komisji Weneckiej, według której te same rozwiązania w różnych państwach, ale są państwa, które mogą i te, które nie mogą, a szczególnie te państwa mogą, gdzie jest wyższa kultura i tradycje, czyli Niemcy mają wyższą kulturę od Polski, to jest klasyczna definicja rasizmu. Ja was przepraszam, że to brzmi jak taki jakby bełkot, ale ja czytam wam wierny cytat. Wartość numer 3. Pogarda dla obywateli. Was, to on mówi oczywiście do europarlamentarzystów, was nie interesuje opinia większości, dlatego że większość Polaków już 8 razy wypowiedziała się, co myśli, ale was to nie interesuje, bo wy nimi gardzicie i gardzicie ich opinią, stwierdził. Wartość numer 4, cenzura. Otóż jak tam praworządność w kulturze, właśnie w Europie cenzurujecie książki Agaty Christie, Dala czy nawet Karola Maja, powiedział. Wiecie, no, kiedyś jakby chyba rozpatrywałaś tę kwestię, była opisana w Do Rzeczy, Marcinie. Nie wiem, czy warto ją przypominać. Ja nie, wiesz co, ja ci powiem, że momentami to naprawdę ręce opadają, bo ileż można, to znaczy... Wiesz, nigdy nie rozstrzygnięte pytanie, bo państwo tu piszą, że jaki jest tam, powiedzmy, człowiekiem nie do końca wykształconym. Ja tak do końca nie wiem, kiedy oni są głupi, a kiedy cynicznie kłamią. Wiesz, bo wiesz, no, kiedy udają, wiesz, oni udają takich cymbałów, czy po prostu takimi cymbałami są. Nie umiem sobie tego rozstrzygnąć. Myślę, że w tych kwestiach, które dotyczą praworządności, to oni są cyniczni i wyrachowani. Oni doskonale wiedzą, o co chodzi. Oni doskonale wiedzą, że nie można porównywać jeden do jeden dwóch systemów prawnych. Oni doskonale wiedzą, że liczy się system, a nie poszczególny klocek z tego systemu, i oni doskonale wiedzą, że w Polsce zdestabilizowali, rozwalili system sądownictwa dzięki właśnie takim pojedynczym wrzutkom, bo każdą maszynę, proszę państwa, można zepsuć wymianą jednej śrubki. Taka jest prawda, maszyna działa wtedy, kiedy wszystkie śrubki są na swoim miejscu. I mówienie, że taką samą śrubkę, jak myśmy wkręcili, to ona świetnie zdaje egzamin w innej maszynie, naprawdę nie jest dla żadnego mechanika wytłumaczeniem. No już prościej nie umiem powiedzieć. No, włóżcie państwo wał od Mercedesa do Trabanta i się dziwcie, że nie będzie działał. No. A propos wałów. O samochodzikach też sobie porozmawiamy, mój drogi.
Spokojnie. O tych, Ale co nam zabiorą. jeszcze rzutem na taśmę postawię. Tak, 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 to twój ulubiony temat. Mamy taki klip specjalny, bo wiadomo, czyja to wina, ale nie spoileruj, Marcin. Ja tylko chciałem wzmocnić takim naprawdę grande finale argumentem moją kandydaturę. Uwaga, wartość numer 5, skupcie się, to akurat będzie w miarę po polsku, ale konstrukcja myślowa jest niebanalna. Wartość numer 5, odwrócenie pojęć. Otóż najważniejsze są według was prawa mniejszości, które rozumiecie jako LGBTQ i tak dalej. Tymczasem reprezentanci tej opcji w tej Izbie od dawna są większością i nie respektują praw prawdziwej mniejszości. Mniejszości, która wyznaje tradycyjne wartości, rodzinę, prawo do życia czy polityczne prawo do sprawowania różnych funkcji. Ta-da! Patryk Jaki, mój kandydat. Nie, no to jest mocny kandydat, Patryk, którego na pewno poprze mniejszość białych heteroseksualnych, przynajmniej w deklaratywnie mężczyzn. Tak, on ma duże szanse. Pozostali, proszę państwa, pozostałe mniejszości mogą głosować na Morawieckiego, a ta mniejszość biednych, zahukanych, białych mężczyzn, no na pewno stanie murem za Jakim, jak nieraz to miało miejsce. Reset obywatelski.